Mam przyjemność tutaj przeprowadzić z Państwem prelekcje, warsztaty z zakresu efektywności energetycznej. Jestem audytorem energetycznym, doradcą energetycznym, także mam nadzieję, że ta prezentacja, jak również poparta pokazywanymi przykładami, które będę miał przyjemność tutaj Państwu pokazać, pomoże Państwu w tematyce, którą dzisiaj będziemy prezentować. W tematyce dzisiejszego spotkania mamy trzy takie hasła: termomodernizacja, gospodarka niskoemisyjna, odnawialne źródła energii. Wszystkie te trzy tematy są powiązane ze sobą i postaram się w dość dużych szczegółach na poszczególne tematy Państwu coś opowiedzieć. Proszę Państwa, na początek zacznę od termomodernizacji. To jest w tym momencie bardzo szeroko głoszone sformułowanie, hasło. Niska emisja, uchwała antysmogowa, to też temat na czasie. I trzeci zakres to jest efektywność energetyczna. I tutaj powiem o standardach energetycznych. Przede wszystkim się skupię na budownictwie, o audytingu energetycznym, energetycznym wykorzystaniu biomasy, o białych certyfikatach, o finansowaniu inwestycji, co jest tematem bardzo z punktu widzenia użytkowników energii, czy to są osoby prywatne, czy to są przedsiębiorstwa, czy to są gminy, bardzo, mam nadzieję, ciekawy temat, bo dotyczy finansowania, skąd wziąć środki na inwestycje związane z efektywnością energetyczną, i opowiem o zielonych strefach energetycznych w gminach na zakończenie. Zacznijmy teraz może od termomodernizacji. Jak wiemy, budynki w zależności od sposobu użytkowania przedstawiają różną strukturę zużycia energii. W przypadku budynków jednorodzinnych około 70% energii jest wykorzystywanej na potrzeby centralnego ogrzewania, około 23% ciepła woda użytkowa, oświetlenie i inne cele to jest około 6%. W przypadku budynków wielorodzinnych ten udział ogrzewania jest troszeczkę większy, około 4%, pozostałe 12% ciepła woda użytkowa i pozostałe 4% centralne ogrzewanie, przepraszam, oświetlenie i inne cele bytowe. Jeśli chodzi o innego rodzaju budynki, czy to budynki użyteczności publicznej, czy budynki komercyjne, usługowe, budynki przemysłowe, ta struktura wygląda troszeczkę inaczej. My tutaj się skupimy w tym momencie na budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych i wielorodzinnych. Spinając to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, możemy sformułować na samym początku tezy dotyczące tak zwanego zielonego budownictwa. To jest temat, który nie jest tematem, powiedzmy, tematem jakimś super innowacyjnym. To już się dzieje w naszej rzeczywistości. Zielone budownictwo już zaczęło funkcjonować i to przebiega przede wszystkim na etapach przygotowania realizacji przedsięwzięć związanych z budowaniem nowych budynków, jak i z modernizacją budynków istniejących. I czym takie zielone budownictwo się charakteryzuje? W inteligentny sposób podchodzi do energii. Zmniejszanie użycia energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii, renowacje. Zabezpiecza zasoby wody, poprawa efektywnej gospodarki wodą pitną i nieprzeznaczoną do picia. Minimalizuje produkcję odpadów, maksymalizuje ponowne użycie. Poprawia samopoczucie użytkowników. Odpowiednie systemy grzewcze, klimatyzacji, wentylacji, dostępność światła dziennego, stosowanie materiałów nieemitujących szkodliwych substancji. Zachowuje zielony krajobraz, zachowanie, poprawa naturalnej bioróżnorodności, otoczenia, stwarzanie zielonych przestrzeni. Dostosowuje się do zmiennych warunków. Trwałe materiały i elastyczny design umożliwiają adaptację do zmian w środowisku.
ułatwia użytkownikom kontakt, stwarzanie harmonijnych przestrzeni, zapewnianie komunikacji zbiorowej i rowerowej, użycie inteligentnych technologii. I obejmuje cały swój cykl życia, produkcja materiałów, budowa, użytkowanie, rozwój, renowacje i rozbiórka. To są tezy charakteryzujące zielone budownictwo i teraz będziemy do tych poszczególnych punktów się odnosić. W aktualnym systemie prawnym obowiązuje stwierdzenie budynki o bardzo niskim lub niemal zerowym zużyciu energii. I budynki, które będą się właśnie tym charakteryzowały, czyli będą miały niemal zerowe zużycie energii, będą obowiązkowe dla wszystkich nowych konstrukcji od 2020 roku mocą europejskich przepisów dotyczących budynków oraz efektywności energetycznej. Tutaj mówią o tym dwie dyrektywy. Dyrektywa dotycząca energooszczędności w budynkach, jak i dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej. I wymaga to od krajów Unii Europejskiej opracowania szczegółowych planów rozwoju i wdrażania budownictwa niskoenergetycznego do 31 grudnia 2020 roku. Te przepisy mają być wdrożone. Jakie są zasady realizacji zielonego budownictwa pod kątem właśnie materiałów i technologii? Poprawa izolacji termicznej, redukcja mostków termicznych, poprawa szczelności powietrznej, wymiana okien na energooszczędne, wentylacja z rekuperacją, rekomendowane systemy wysokiej sprawności ponad 80%, sprawne źródło ciepła i wykorzystanie OZE, jeśli to możliwe. Swojego czasu to były cechy budownictwa pasywnego. W tym momencie mówimy o cechach budynków nowobudowanych, jak również budynkach poddawanych termomodernizacji. To już się dzieje. To już nie jest futurologia, to już nie jest wysoka innowacja. To już są technologie, które się aktualnie stosuje. Jak jest w tym momencie stan, jeśli chodzi o wykorzystanie źródeł energii w Polsce? Niestety, biorąc pod uwagę rodzaje źródeł ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla budynków, dominują źródła stałopalne, czyli kotły i piece na węgiel. Na podstawie danych Instytutu Ekonomii i Środowiska z Krakowa oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE, powstała ta charakterystyka. To jest na podstawie danych rzeczywistych. Ponad 3 800 000 kotłów i pieców na węgiel. 756 000 kotłów i pieców na biomasę lub drewno. 745 tysięcy kotłów na gaz i niecałe 200 tysięcy to jest miejska sieć ciepłownicza, źródła elektryczne, pompy ciepła olejowe. I ten stan, który w tym momencie funkcjonuje, powoduje zanieczyszczenie powietrza. I to powoduje, zanieczyszczenie powietrza od roku 2014 się nie polepszyło, a pogorszyło, prawda, stan powietrza. Także tutaj kierunek działania, o którym za chwilkę będę mówił, jest w tym momencie niewystarczający, jeśli chodzi o czas, prawda. Potrzeba tutaj szybkich działań po to, żeby zmniejszyć ten stan dramatyczny, o którym za chwilkę powiem. I to powoduje zanieczyszczenie powietrza. Przede wszystkim zanieczyszczenie pyłami, pyły PM10, ponad 50% zanieczyszczenia tymi pyłami odpowiada niska emisja, 17% przemysł, transport 10%, energetyka zawodowa, czyli tak zwana wysoka emisja 9% i pozostałe to jest 2%, rolnictwo 4%. Jeśli chodzi o benzoapireny, czyli te substancje najbardziej szkodliwe, rakotwórcze, które znajdują się w produktach spalania, 87% odpowiada niska emisja, pozostałe przemysł i energetyka zawodowa. Typowe widoczki Polska Południowa, Polska Północna, nieważne w którym miejscu, to są bardzo charakterystyczne widoki, którymi się spotykamy w całej Polsce.
Biorąc pod uwagę rodzaj ogrzewania stałopalnego, czyli mamy w tym momencie do przeanalizowania kotły węglowe o mocy nominalnej cieplnej poniżej 20 kW, w zależności od typu konstrukcji, wieku takiego urządzenia, no są zdecydowanie różne parametry, jeśli chodzi o sprawność, pył całkowity emitowany przez dane urządzenie i benzoapiren. W przypadku kotłów węglowych, stary typ konstrukcji, ładowanie paliwa w sposób ręczny, sprawność jest od 45 do 60% na urządzeniu, natomiast emisja może być od zawartość pyłu całkowitego w spalinach od 420 do nawet ponad 1100 mikrogramów pyłu na metr sześcienny spalin. W przypadku benzoapirenu to jest od 430 do 630. Teraz w zależności... To są sprawności urządzenia, czyli kotła lub pieca. W przypadku kotłów o nowszych i o lepszej sprawności, no powiedzmy, weźmy pod uwagę kocioł automatyczny, sprawność już nawet od 85 do 78%, czyli więcej energii z danej ilości paliwa są w stanie wygenerować. Pył całkowity, zdecydowanie już niższa emisja, w okolicach 100 mikrogramów na metr sześcienny, benzoapiren 100 do 140. No, o skutkach, o przyczynach i skutkach niskiej emisji i zawartości substancji pyłów i benzoapirenu i innych w spalinach i bezpośrednio potem w powietrzu, którym oddychamy, doskonale o tym wiemy, skutki zdrowotne. Jeżeli ktoś nie pali papierosów, to i tak pali, oddychając powietrzem. Generalnie w Polsce, w Krakowie, to jest mniej więcej 5 papierosów dziennie wypala statystyczny krakowianin, oddychając powietrzem w sezonie grzewczym. W przypadku innych miast nawet jest to wyższe. W ubiegłym tygodniu została opublikowana nowa lista Światowej Organizacji Zdrowia wśród 50 miast Europy najbardziej zanieczyszczonych w Europie. W tym momencie 36 miast jest z Polski. W poprzednim wykazie tych miast było 33. Prym wiodą właśnie te miasta, które tutaj są wymienione, czyli Nowy Sącz, Rybnik, Nowa Ruda z Dolnego Śląska, Opoczno z Polski Centralnej. To są te miasta, w których występuje największe stężenie zanieczyszczeń. Ponad 40 tysięcy osób umiera w Polsce z powodu złej jakości powietrza. Jeśli chodzi o miasta, to już o tym powiedziałem przed chwileczką, o największym średniorocznym stężeniu pyłu PM10. To są dane za rok 2016. No oczywiście dominuje Polska południowa i centralna, choć są też jeszcze miejscowości w Polsce północnej. Jeśli chodzi o benzoapirę, proszę zwrócić uwagę, norma jest 1 nanogram na metr sześcienny. Natomiast w takich miastach jak Kraków, Nowy Sącz, Żywiec, te wartości są dziesięciokrotnie wyższe niż przewiduje norma. Dla porównania, inne miasta w Europie, jeśli chodzi o stężenie benzoapirenu, tak jak powiedziałem, w okolicach 5-10 stężenie występuje w miastach w Polsce, natomiast poza to jest poniżej, grubo poniżej jednego, czyli poniżej normy. I miasta z największą liczbą dni o stężeniu PM10 większym niż 50 mikrogramów na metr sześcienny w roku to między innymi Kraków, Pszczyna, tu jest Myszków, Gliwice, Rybnik, ale też Opoczno, Nakło, czyli tutaj już mówimy o wielu miejscach w Polsce. Jeśli chodzi o dobowe stężenia, to proszę zwrócić uwagę, że to są dane z kilku dni z 2017 roku.
Poziom alarmowy według WHO to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Polsce poziom alarmowy jest na poziomie 300 mikrogramów na metr sześcienny, czyli sześciokrotnie wyżej ustawiony poziom alarmowy. Jednakże czyli ten poziom alarmowy WHO jest przekraczany notorycznie w wielu miejscach i to prawie codziennie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że są miejsca, gdzie te stężenia są wielokrotnie wyższe, dobowe, czyli powiedzmy w Rybniku ponad 800. Tutaj mamy Kraków. Skawina też dochodzi do poziomów w okolicach 300 jako stężenie dobowe. Proszę Państwa, to są fakty, i tutaj potrzeba jest bardzo skutecznych działań, żeby poprawić jakość powietrza. O programach związanych z wymianą kotłów i pieców i termomodernizacją powiem za chwilkę, bo to wymaga naprawdę działań odgórnych. To tutaj gminy sobie z tym nie poradzą, szczególnie, że te aspekty wykorzystywania złej jakości paliw w niskiej klasy urządzeniach w wielu przypadkach dotyczy osób, które nie są w stanie same takiego procesu przeprowadzić. O tym za chwilkę powiem. Natomiast chodzi o to, że te wszystkie działania związane z wymianą pieców, termomodernizacją, a w ramach termomodernizacji wykonujemy podstawowe te typowe działania, jak również, czyli związane z ocieplaniem, wymianą stolarki, ale też związane z realizacją, z wykorzystaniem tam, gdzie jest to możliwe, źródeł wykorzystujących energię odnawialną. Jeśli chodzi o najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej, których wdrożenie już w Polsce nastąpiło, to są wymienione najważniejsze, które są związane z efektywnością energetyczną, z niską emisją i termomodernizacją. To jest pierwsza dyrektywa dotycząca zużycia energii w budynkach i promocja budownictwa energooszczędnego i OZE. To jest tak zwana dyrektywa EPBD z 2012 roku. Dyrektywa związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na tym etapie, w tym momencie, w ciągu najbliższych tygodni będzie nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, o której też za chwilkę powiem, dyrektywa CAFE dotycząca czystego powietrza. I dyrektywy, powiedzmy, powiedział może nie mniej ważne, ale dotyczące już konkretnych aspektów, czyli czytelny i jednoznaczny system oznaczania efektywności urządzeń energetycznych, tak zwane etykiety energetyczne, które już tutaj w Polsce już od wielu lat funkcjonują, i tak zwana dyrektywa, którą się określa słowem eco-design, ekoprojektowanie, która określa minimalną efektywność systemu urządzeń grzewczych oraz maksymalne poziomy zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę, czyli to były przepisy, powiedzmy, ogólne, teraz wchodząc w przepisy szczególne, chciałbym zwrócić uwagę na uchwałę antysmogową dotyczącą województwa małopolskiego, która została uchwalona 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. I co ta ustawa wprowadza i jakie są tego skutki dla mieszkańców. O tym już mówiłem, jakość powietrza w Małopolsce. 90% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem o zawartości pyłu PM2,5, czyli ten pył o drobniejszej strukturze, czyli bardziej niebezpieczny w stosunku do pyłu PM10, powyżej zaleceń WHO oraz zbyt dużą zawartością benzoapirenu. 4000 osób umiera w Małopolsce z powodu zanieczyszczenia powietrza. 3 miliardy złotych rocznie to koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy. Przez 1/4 roku w Małopolsce przekroczony jest dopuszczalny poziom pyłu zamieszanego PM10 i poziomy benzoapirenu, to Państwu przed chwileczką pokazałem, ponad 10-krotnie przekraczają poziom dopuszczalny. Jeżeli chodzi o stosowanie paliw,
W okolicach 500 tysięcy kotłów na paliwa stałe jest używanych w Małopolsce. Z każdym miesiącem ta ilość się zmniejsza ze względu na istniejące programy redukcji źródeł stałopalnych. Większość to kotły zasypowe ręczne w wieku ponad 5 lat. Kominki stosowane są w 12% domów wykorzystujących paliwa stałe, a w 15% są wykorzystywane piece kaflowe. 800 tysięcy ton mułów, czyli najgorszej jakości opał, co roku trafia do sprzedaży w Małopolsce i na Śląsku. Tylko 8% założonego celu w zakresie wymiany kotłów udało się zrealizować w gminach. To są dane za rok 2016. Co roku przybywa 12 tysięcy nowych pozaklasowych kotów. I jakie są zapisy tej ustawy? To przede wszystkim ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji. Od 1 lipca 2017 roku będą instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Emisja pyłu do 40 mg na metr sześcienny spalin. I wyznacza długie okresy przejściowe. Do końca 2020 roku wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, klasa trzecia lub czwarta. Istniejące kotły klasy piątej mogą być eksploatowane bezterminowo. Jeśli chodzi o wymagania co do jakości paliw, od 1 lipca 2017 roku zakaz stosowania mułów i flotów węglowych, zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków. Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu i od 2023 roku istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu. Jakie są spodziewane efekty wprowadzania uchwały antysmogowej? Ograniczenie o ponad 90% emisji pyłu PM10 i PM2,5 oraz osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu. Szybka poprawa jakości powietrza w Małopolsce dzięki integracji przepisów antysmogowych z dotacjami do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, to jest około 100 milionów euro. Ograniczenie o prawie 3 miliardy złotych rocznie kosztów zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza, poprawa stanu zdrowia jakości mieszkańców i jakości życia mieszkańców Małopolski. Aktualnie poziom benzoapirenu wygląda mniej więcej w sezonie grzewczym tak, docelowo ma być tak, czyli poniżej normy 1 nanogram na metr sześcienny spalin, stan docelowy w 2023 roku. Proszę Państwa, wszystkie te działania związane z poprawą jakości powietrza w Polsce muszą być realizowane bardzo szybko i skutecznie, dlatego tutaj potrzebne są centralne programy wsparcia działań dla samorządów, jak i dla mieszkańców. Aktualnie są realizowane programy finansowania poprzez gminy i poprzez wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast w tym roku ma być uruchomiony centralny program wsparcia termomodernizacji. W ramach tego będą wymieniane źródła stałopalne i będzie dokonywana termomodernizacja po to, żeby ograniczyć również moce urządzeń, żeby instalacje nie były przewymiarowane. Program ma dotyczyć całej Polski. W tym momencie ruszył program pilotażowy dla Skawiny. W ramach drugiego etapu pilotażu jest przygotowany program dla pozostałych 32 miast z poprzedniej listy WHO, które znalazły się w pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Trzeci etap to już będzie wdrożenie programu na terenie całej Polski. Program będzie realizowany w zależności, będzie realizowany
Biorąc pod uwagę stopień zamożności beneficjentów i tak w przypadku osób najuboższych to będzie działanie w formie dotacji, natomiast w przypadku, i to jest mniej więcej około 12% całego potencjału, tak by to nazwać, budynków jednorodzinnych mieszkalnych, to jest 12%. Pozostałe to są użytkowane przez osoby lepiej sytuowane i tutaj prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, ponieważ to wszystko jest w trakcie przygotowania, to wsparcie będzie w formie preferencyjnych pożyczek z umorzeniem i ulg podatkowych, które mają... Pierwsze dwa etapy mają wejść, czyli Skawina ma być w tym roku, to jest na pierwszy rzut 30 budynków, do końca roku ma być tych budynków około 100, do końca 2019 roku ma być ponad 1000 budynków w Skawinie. Natomiast no mówi się, że to będzie rok, uruchomienie tego trzeciego etapu, rok 2020-2021. No i teraz, proszę Państwa, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwileczką, czyli tą specyficzną sytuację, jeśli chodzi o wytwarzanie energii na potrzeby budynków w Polsce, czyli ten dominujący udział paliw stałych, bardzo często spalanych w urządzeniach o kiepskiej sprawności i o wykorzystujących bardzo kiepskie paliwa. W przypadku, jest pytanie, jak to będzie wyglądało za 5, 10, 15 lat? Docelowo na pewno to będzie miało kształt pewnego rodzaju miksu energetycznego. Miksu, czyli takiego połączenia różnych źródeł w zależności od możliwości wykorzystania ich zasobów. Komisja Europejska przygotowuje takie coroczne zestawienia prognoz zapotrzebowania i wykorzystania różnych nośników energii dla Europy. Docelowo ma to wyglądać tak, że mniej więcej porówno będą wykorzystywane wszystkie możliwe nośniki. Na uwagę tutaj wskazuje przede wszystkim tendencja ograniczania zużycia węgla kamiennego, energii jądrowej i nieznaczna redukcja gazu ziemnego i ropy naftowej. Natomiast wzrasta udział źródeł odnawialnych, czyli energia wodna, wiatrowa, fotowoltaika, biomasa, kolektory słoneczne, energia geotermalna. Jak również pojawia się tutaj taki biały prostokąt, który jest efektywnością energetyczną. I teraz w zależności od kraju, od potencjału wykorzystania tej efektywności energetycznej, ten udział tego paska w strukturze zużycia energii w różnych krajach będzie różny. Mówi się, że najtańsza energia to jest ta, która nigdy nie będzie zużyta. W przypadku potencjału tej efektywności w Polsce w porównaniu do innych krajów, powiedzmy do krajów skandynawskich czy do Niemiec, ten potencjał jest znaczący, prawda? Mamy ten zasób budynków, o którym za chwilkę powiem, który mówimy tu o ilościach milionów budynków, które wymagają poprawy wykorzystania energii. Nie mówiąc o innych sektorach gospodarki. Będziemy się tutaj dzisiaj skupiać na budynkach. I teraz przygotowując proces, przygotowując przedsięwzięcie związane z poprawą wykorzystania energii, posługujemy się taką prostą zasadą trójkąta energetycznego. Prawda? Czyli pierwszym krokiem jest minimalizacja zapotrzebowania na energię. Czyli typowe działania termomodernizacyjne związane z ociepleniem, z wymianą okien, z poprawą sprawności systemu grzewczego, ciepłej wody użytkowej, powodują, że zmniejszamy zapotrzebowanie na energię. I do budynku, do obiektu, w którym ograniczyliśmy te zużycie energii, analizujemy możliwość wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych. Czyli biomasa, płytka geotermia, energia słoneczna, energia wiatrowa,
Odzysk ciepła, co jest też pewnego rodzaju wykorzystaniem energii odpadowej. Analizujemy wykorzystanie tej możliwości, czyli energii pochodzących ze źródeł, źródeł bezemisyjnych. I teraz, jeżeli się okazuje, że w danym miejscu mamy pewnego rodzaju ograniczenia, a takowe są w wykorzystywaniu źródeł, powiedzmy, mamy sytuację, że mamy dach w całości zaciśnięty, albo nie ma możliwości zrobienia kolektora ziemnego do pompy ciepła, albo innego rodzaju trudności, które się pojawiają, możemy efektywnie wykorzystać paliwa kopalne, prawda? Czyli w źródłach o wysokiej klasie sprawności analiza wykorzystania źródeł kopalnych, czyli na przykład gazu ziemnego. W tym momencie jesteśmy w roku 2018 i co się okazuje, że koszty wytwarzania energii elektrycznej z zasobów odnawialnych są porównywalne do kosztów wytwarzania energii ze źródeł kopalnych. Warto zwrócić uwagę, ten czarny pasek to jest koszt wytworzenia energii ze źródeł konwencjonalnych i jądrowych, czyli z paliw kopalnych i z energetyki i z reaktorów jądrowych. Natomiast kolorem żółtym oznaczona to są odnawialne źródła energii. Niebieski obszar oznacza koszty zewnętrzne. Koszty zewnętrzne związane z eksploatacją danych źródeł energii. Proszę zwrócić uwagę, że te koszty zewnętrzne w przypadku źródeł odnawialnych są znikome. I co ważne, jesteśmy w tym momencie, gdzie te koszty już są porównywalne. Ten wykres nie uwzględnia kosztów zdrowotnych wykorzystania źródeł konwencjonalnych i źródeł odnawialnych. Jeszcze bardziej szczegółowa analiza, która pokazuje koszt wytworzenia energii w pełnym cyklu życia. Pełen cykl życia produktu, jakim jest źródło energii elektrycznej, to mówimy o wytworzeniu tego źródła, eksploatacji tego źródła i jego utylizacji, prawda? I co się okazuje, że efektywność energetyczna jest tym najtańszym źródłem. To są dane amerykańskie, to są podane ceny w amerykańskich centach na kilowatogodziny. Proszę zwrócić uwagę, że pozostałe źródła, ten koszt wytworzenia energii elektrycznej jest zdecydowanie wyższy. W zależności od tego, jaki to jest typ źródła, czy to jest źródło wiatrowe, gaz, fotowoltaika, węgiel, biomasa, najnowsze technologie zgazowania węgla i energia jądrowa, mamy pewnego rodzaju zakresy. To wynika z tego, że mamy różnego rodzaju technologie, na przykład spalania węgla, różnego rodzaju typu elektrowni, czy to węglowych, czy to jądrowych. Natomiast też tutaj na tym wykresie źródła odnawialne, czyli wiatr, fotowoltaika są bardziej z lewej strony, czyli ten koszt energii elektrycznej, biorąc pod uwagę pełen cykl życia, jest najtańszy. No ktoś powie, no, najtańszym rodzajem energii jest energia jądrowa. No dlaczego tu jest w tym miejscu, z prawej strony? Ponieważ ten wykres dotyczy nie tylko wytwarzania, ale wybudowania takiego źródła i jego eksploatacji, jak również jego utylizacji. Także ta efektywność energetyczna jest tym szóstym paliwem. To energia lub paliwo, jakie można zaoszczędzić, prowadząc odpowiednie modernizacje i działania ograniczające ich zużycie. Teraz powiem parę słów o potencjale, o tych budynkach, które mamy. W zależności od tego, kiedy były budowane, to były różnego rodzaju, różne technologie. Wcześniej były technologie bardziej energochłonne, teraz mamy technologie bardziej energooszczędne. I proszę zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę wskaźnik zużycia energii na wytworzenie ciepła do ogrzewania budynku, ten wskaźnik podaje się w kilowatogodzinach na metr kwadrat powierzchni na rok. W latach 60. to był 350, potem lata 70., początek 80. do 280.
lata 90 do 200, 90 lata około 100, od 120 do 160 i teraz lata 2000 to jest od 90 do 100, 120. I tutaj podano na tym wykresie, jakie są albo były typowe technologie, czyli w tym momencie mówimy o izolacji termicznej do 15 cm, a nawet ostatnio bywa, że tej izolacji termicznej jest więcej. To jest oddzielna dyskusja, czy to jest lepiej w stosunku do tych 15, czy gorzej. Jest pewna granica, gdzie już zwiększanie ocieplenia po prostu nie skutkuje tak znaczącymi efektami, jak ocieplenie do 15 cm styropianu, czy wełny mineralnej. Tym bardziej, że mamy coraz lepsze materiały izolacyjne. Teraz współczynnik lambda dla styropianu powszechnie dostępny to jest 0,032, jeszcze parę lat temu było 0,042, prawda, czyli o gorszych parametrach. I to oznacza tyle, że budując 10 lat temu, ocieplając 15 cm styropianem 0,042, teraz wystarczy tego styropianu 11-12 cm, zachowując ten sam stopień izolacyjności. I teraz parę przykładów. Proszę Państwa, jak standard energetyczny wpływa na zapotrzebowanie na ciepło i paliwa? To są konkretne przykłady. Dwa budynki. Budynki użyteczności publicznej. Jeden to jest budynek gminy, administracji publicznej, tradycyjny, murowany, jednopiętrowy, o dachu płaskim, krytym papą. Całkowita powierzchnia 330 metrów kwadratowych. Budynek nieocieplony, o starych, nieszczelnych, drewnianych oknach i drzwiach. Budynek ogrzewany jest kotłem węglowym z własnej kotłowni. I wskaźnik zapotrzebowania ponad 450, czyli bardzo wysoki. Roczny koszt ogrzewania budynku około 16 tysięcy złotych i zużycie paliwa 21,5 tony węgla. W przypadku drugiego budynku, to jest budynek szkoły razem z salą gimnastyczną, wskaźnik mamy troszkę niższy, ale w związku z tym, że budynek jest duży, ponad prawie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, koszty 91 tysięcy złotych i 122 tony węgla. Oczywiście stosując standardowe metody ocieplania, tutaj podany jest na tym wykresie, przez które elementy są największe straty, oczywiście wentylacja, ściany zewnętrzne, dach, okna i ciepło do gruntu. Po ociepleniu budynku pierwszego, czyli budynku Urzędu Gminy, ocieplając przegrody, wymieniając okna i ocieplając stropodach, koszt inwestycji niecałe 90 tysięcy złotych, spadamy z kosztami ogrzewania do 4 tysięcy złotych. Przypomnijmy sobie, było 16 tysięcy, czyli czterokrotnie schodzimy z kosztów ogrzewania. 12 tysięcy złotych roczna oszczędność kosztów ogrzewania i 5,5 tony. Tam było 21,5 tony, prawda? Czyli zmniejszamy, nie wymieniając źródła, prawda? Czyli te działania termodynamiczne spowodowały nam, że nie zużyjemy, użytkownik nie zużyje 16 ton węgla, przez to emitując o wiele mniej zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku budynku drugiego zmniejszamy zużycie paliwa do niecałych 40 ton. Przypomnijmy sobie, tam było 122 tony, czyli trzykrotnie zmniejszamy zużycie paliwa, węgla, a oszczędzamy około 60 tysięcy na kosztach. Czas zwrotu inwestycji w tym przypadku to jest około 7 lat. W przypadku tego budynku drugiego to jest około 9 lat bez dofinansowania. Oczywiście biorąc pod uwagę, jak tak powiedziałem, te proste działania związane z termomodernizacją, oczywiście muszą być pewnego rodzaju konkretne reguły stosowane w przypadku ocieplenia ścian fundamentowych. Co z tego, że mamy położony dobrej jakości stropian, jeżeli ta izolacja będzie wykonana niewłaściwie, na przykład bez izolacji termicznej po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Tak jest źle, tak jest dobrze, prawda?
Jeśli chodzi o ocieplenie stropów, no oczywiście unikamy sytuacji takich, gdzie generujemy powstawanie mostków termicznych. W tym przypadku mamy brak izolacji obwodowej, izolacja podłogi zrobiona z nieelastycznego materiału, brak ocieplenia na stropie przylegającym do ocieplanej ściany. Tak nie powinno być, choć często tak to występuje, natomiast powinno być tak. W przypadku połaci dachowych również są sposoby takie, których unikamy, których się wystrzegamy. Docieplenie ułożone od środka bez demontażu folii paraizolacyjnej. I tu są sposoby ocieplenia w sposób właściwy, czyli dodatkowa warstwa ocieplenia ułożona pod krokwiami, osłonięta paroizolacją. I zwykle sugeruje się i powinno się robić tak, żeby były w przypadku płaci dachowych dwie warstwy ocieplenia, na przykład z płyt z wełny mineralnej. W przypadku ścian zewnętrznych też warto zwrócić uwagę o dylatacjach, o ociepleniu odpowiedniej grubości i odpowiednich parametrach. Jeśli chodzi o ocieplenie stropodachów, to również unikamy sytuacji takich, gdzie generujemy mostki cieplne. Korzyści termomodernizacji to od razu widać, jeżeli ktoś ociepli dom, od razu to widać na rachunkach za ogrzewanie, pod warunkiem, że to ocieplenie wykonane jest zgodnie ze sztuką, czyli tańsze ogrzewanie, mniejsze koszty, komfort, estetyka, mniej paliwa spalanego, czyli czystsze powietrze lokalnie emitowane z danego źródła i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o wskaźniki zapotrzebowania na energię w porównaniu do innych krajów, my jesteśmy w tym momencie na etapie, powiedzmy, gdzie ten wskaźnik zapotrzebowania jest na poziomie około od 80 do 100. W Niemczech i Szwecji już od dawna buduje się poniżej 70, w Szwecji nawet poniżej 50 kWh na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o przepisy polskie, to regulują kwestie izolacyjności cieplnej, wykorzystania energii w budynkach, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To jest rozporządzenie do ustawy o prawie budowlanym, prawo budowlane. I teraz mamy stopniowe polepszanie tych parametrów. W tym momencie obowiązują warunki techniczne tzw. 2017, czyli 1 stycznia 2017 roku weszły nowe wartości i docelowo będą WT 2021. Jest to ważna informacja, ponieważ w większości, bym powiedział, we wszystkich programach finansowania termomodernizacji instytucje finansujące zwracają uwagę, żeby przedsięwzięcie było robione nie w oparciu o aktualny stan, czyli na WT 2017, tylko żeby było robione na WT 2021. Czyli ściana zewnętrzna powinna mieć współczynnik przenikania ciepła 0,2, a nie 0,23. Okna nie z 1,1 jako współczynnik dla całego okna, czyli rama plus szyba, a współczynnik 0,9. No, w przypadku aktualnych technologii, gdzie mamy już powszechnie dostępne okna tak zwane trójszybowe o współczynniku 0,5, 0,6, bez współczynnik przenikania dla szyby, plus do tego tak zwana ciepła rama PCV czy drewniana, jesteśmy w stanie bez problemu osiągnąć współczynnik 0,9 dla całego okna w rozsądnych pieniądzach. Proszę Państwa, bardzo istotny element, który jest analizowany w programach finansowania przy liczeniu efektów termomodernizacji, to jest określenie energii użytkowej, energii końcowej i pierwotnej. Energia użytkowa jest to ta energia, która bezpośrednio dochodzi do odbiornika, która nie bierze pod uwagę sprawności systemu. Energia końcowa to jest energia użytkowa,
w której jest wzięta pod uwagę sprawność, czyli energia końcowa to jest energia użytkowa podzielona przez sprawność systemu. To nie mówimy nie tylko o sprawności urządzenia, czyli kotła, ale sprawności transportu, układu grzewczego, centralnego ogrzewania, jak i sprawności odbiorników, czyli na przykład grzejników. Natomiast energia pierwotna jest to energia końcowa podzielona przez wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, czyli od rodzaju źródła, które nam wytwarza tą energię. I tak w przypadku źródeł gazowych, węglowych, ta energia pierwotna, ten współczynnik nakładu wynosi 1,1. W przypadku energii elektrycznej ten współczynnik nakładu wynosi 3. Biorąc pod uwagę sposoby sprawdzenia miejsc, gdzie następuje utrata ciepła, są dostępne już w tym momencie, to już nie są technologie, które są bardzo drogie czy niedostępne. Mówimy tutaj o dwóch badaniach, które są badaniami nieinwazyjnymi, czyli na każdym etapie procesu, na przykład termomodernizacji albo w odpowiednim momencie procesu budowy budynku, można je zastosować. Tutaj mówimy o badaniach termowizyjnych i o próbach szczelności. To są nieinwazyjne badania, które w bardzo szybki sposób pozwalają zlokalizować miejsca strat ciepła i ewentualne błędy w wykonaniu, czy na przykład przy błędach przy ociepleniu, czy na przykład montażu okien. Kilka przykładów. Ściana szczytowa, no jest ewidentnie tutaj strata ciepła w tym miejscu. Być może tam kiedyś było okno, prawda? I zostało zamurowane, przykryte warstwą ocieplenia i teraz jest tutaj ewidentnie większa strata ciepła. Mówimy, że w tym miejscu ściana świeci, czyli emituje większą ilość ciepła. W tym przypadku mamy budynek w konstrukcji szkieletowej i widać miejsca, gdzie ewidentnie ta strata, gdzie powiedzmy są te miejsca bardziej czerwone, gdzie jest większa ucieczka ciepła, czyli w tych miejscach jest albo brakuje izolacji, albo izolacja jest ułożona niepoprawnie. W przypadku badań szczelności wykorzystuje się tutaj bardzo proste zjawisko, mianowicie spadek albo wzrost ciśnienia w analizowanym budynku doprowadzonym przy doprowadzeniu do albo podciśnienia, albo nadciśnienia. Tutaj mówimy o tak zwanym teście szczelności powietrznej i to można już zrobić na etapie, kiedy mamy budynek w stanie surowym, zamkniętym, czyli mamy wszystkie okna, mamy zrobione ocieplenie powiedzmy płaci dachowej i mamy ocieplenie i wtedy możemy sprawdzić, czy budynek jest szczelny. Jak szczelność wpływa na straty ciepła? Oczywiście jeszcze jedna rzecz, mianowicie w warunkach technicznych jest zalecenie wykonania szczelności. Dochodzi się do tego, powinno się dojść do tego, żeby to badanie szczelności było konieczne, na przykład przy odbiorze budynku. Takie przepisy funkcjonują już na przykład w Niemczech, czy w Szwajcarii, czy w Danii. Natomiast biorąc pod uwagę straty ciepła, no mamy tutaj bardzo mocną zależność, czyli im szczelność powietrza jest lepsza, czyli ten współczynnik szczelności jest niższy, tym straty są niższe. W przypadku budynków powiedzmy budowanych standardowo, ta szczelność powietrza mniej więcej jest na poziomie około 2,5-3, prawda? Czyli na metr kwadratowy wtedy straty ciepła wynoszą około 15 kWh na metr kwadrat. Natomiast poprawiając szczelność, czyli w przypadku budynków niskoenergetycznych, stopień szczelności jest na poziomie 0,6, prawda? I wtedy proszę zwrócić uwagę, trzykrotnie nam spadają straty ciepła wynikające z tak szczelnego budynku. Oczywiście w przypadku szczelności trzeba zwracać uwagę na to, żeby był odpowiedni system wentylacji, prawda? Bo co z tego, że zrobimy budynek szczelny, jeżeli się okaże, że wilgotność powietrza przez to nam się zwiększa i wtedy zwiększa się możliwość takich zjawisk jak wykraplanie pary wodnej na przykład w pomieszczeniach, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym.
Proszę Państwa, parę słów może o audytach energetycznych, bo to jest też dokument, który w tym momencie obowiązuje, który jest konieczny w przypadku wszelkich programów finansowania, prawda? Czyli związanych z efektywnością energetyczną. To dotyczy zarówno budynków, czyli w przypadku standardowej termomodernizacji, głębokiej termomodernizacji, jeżeli wymieniamy system grzewczy, źródło plus ocieplamy przegrody, wymieniamy okna, ale również w przypadku na przykład przedsiębiorstw czy budynków użyteczności publicznej. Zawsze do dokumentów aplikacyjnych, do wniosku o finansowanie trzeba przygotować audyt energetyczny. To jest pewnego rodzaju biznesplan, w którym analizowany jest stan istniejący, stopień, wielkość zużycia energii, koszty eksploatacyjne budynku pod względem energetycznym, a w związku z tym, że to jest biznesplan, analizuje się pewne konkretne przedsięwzięcia, które poprawią wykorzystanie tej energii, prawda? Czyli docelowo w audycie audytor w porozumieniu, w uzgodnieniu z zamawiającym czy z użytkownikiem budynku określa wariant optymalny, prawda, który jest proponowany do realizacji. I dla tego wariantu określa się koszty inwestycyjne i wygenerowane oszczędności na energii, a przez co na kosztach eksploatacyjne. Proszę Państwa, to nie będę może wchodził w szczegóły wykonywania audytu. Jeszcze może powiem, jest kilka... 8 etapów wykonywania audytu i już realizując wstępne prace przy audycie, warto analizować możliwe usprawnienia z wykorzystaniem źródeł zasilanych przez energię odnawialną. Teraz parę słów może o wykorzystaniu energii odnawialnej. Więcej może będzie na ten temat mówił tutaj kolega Paweł. Na następnej prezentacji. Mówimy tutaj o energii promieniowania słonecznego, na przykład do ogrzewania budynku w sposób pasywny, czyli zyski od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste, przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli bardzo typowy i już powszechnie wykorzystywany sposób, czyli przez kolektory słoneczne i produkcję energii elektrycznej przez ogniwa, panele fotowoltaiczne. Energia biomasy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, kotły na biomasę. Energia skumulowana w gruncie, na przykład do wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego przez tak zwane gruntowe wymienniki ciepła i jako dolne źródła ciepła pomp ciepła. Aktualnie również bardzo szeroko i są wykorzystywane pompy ciepła wykorzystujące powietrze jako dolne źródło ciepła. I energia wiatru do produkcji energii elektrycznej przez małe elektrownie wiatrowe. To jest kolejny rodzaj, najmniej wykorzystywana, między innymi dlatego, że przy realizacji tego typu przedsięwzięć wykorzystujących energię wiatru, wiadomo, im wyżej, tym lepiej wieje, tym więcej energii. W przypadku elektrowni przydomowych ten uzysk energetyczny w związku z tym, że te elektrownie są niskiej wysokości w stosunku do elektrowni o wysokich masztach, no jest zdecydowanie niższy. Natomiast jest to też jeden z elementów powszechnie wykorzystywanych w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej, czyli powiedzmy w jakichś miejscach trudno dostępnych, w schroniskach, w siedliskach, gdzie wiatr i słońce są jedynymi źródłami tej energii elektrycznej do realizacji w takich budynkach, co w przypadku takich obiektów o takiej funkcji znakomicie się sprawdza. Kolektory słoneczne, mamy, można powiedzieć, takie dwa główne rodzaje, to są kolektory płaskie i kolektory próżniowe. Mniej więcej od 50 do 60% one pokrywają potrzeby na ciepło, głównie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W większości przypadków, w warunkach polskich, w warunkach nasłonecznienia, znakomicie się one nadają do produkcji ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ale bardzo ważny aspekt. Instalacja nie może być przewymiarowana, czyli w przypadku kolektorów słonecznych bardzo istotnym elementem jest sposób użytkowania budynku, prawda? Czyli im więcej wody ciepłej się używa, szczególnie w okresie, kiedy mamy największe nasłonecznienie, czyli mówimy o tym okresie od, powiedzmy, końca marca do października,
musi być to zapotrzebowanie na tą ciepłą wodę użytkową. I kolektory próżniowe o wyższej sprawności, które również można zastosować do wsparcia systemu centralnego ogrzewania. Pompy ciepła to jest też bardzo ciekawe urządzenie, które wykazuje coraz większą popularność ze względu właśnie na coraz niższe koszty inwestycyjne, a coraz lepsze koszty, coraz niższe koszty eksploatacyjne, prawda, w stosunku do źródeł konwencjonalnych. Szczególnie, że w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością cieszą się pompy powietrzne, prawda, czyli pompy, które pobierają ciepło nie z gruntu, nie czy z kolektora poziomego czy pionowego, ale z powietrza. Oczywiście w przypadku takiego źródła jak powietrze sprawność tych pomp jest niższa, prawda, natomiast jest możliwość tańszego wykonania takiego systemu, choć w porównaniu do instalacji powiedzmy gazowych na kocioł kondensacyjny, no jednak koszty póki co są niższe dla kotła kondensacyjnego. Powiedzmy dobrej klasy kocioł kondensacyjny to jest koszt rzędu około tam 5-8 tysięcy złotych, natomiast pompa ciepła o takich samych parametrach, jeśli chodzi o moc grzewczą, to jest no, przynajmniej 16-18 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku uzyskania dofinansowania, bo na takie źródła dofinansowanie występuje, no, ta ekonomika takiego przedsięwzięcia oczywiście się poprawia, tym bardziej, że koszty eksploatacyjne są niższe niż w przypadku źródeł konwencjonalnych. Ogniwa fotowoltaiczne, to o tym będzie mówił kolega, bezpośrednio urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, szczególnie na potrzeby własne, jeżeli jest możliwość, a takie powiedzmy w tym momencie w Polsce występują w oparciu o istniejący system prawny i również będzie to możliwe w oparciu o nową ustawę OZE, możliwość sprzedaży tej energii do sieci. Może skupię się tutaj może troszkę mocniej na biomasie, ze względu na to, że są miejsca w Polsce, między innymi tutaj w okolicach Rytra, gdzie ten zasób tej biomasy jest znaczący w stosunku powiedzmy do innych terenów. Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę, którą można wykorzystać jako paliwo do systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej. Potencjał biomasy w Polsce jest znaczący. Najwięcej tego potencjału przypada na biopaliwa stałe i to są nadwyżki biomasy pozyskiwane w rolnictwie, leśnictwie, sadownictwie i odpady przemysłu drzewnego. Pierwszym rodzajem biomasy to są drewno i odpady drzewne, to są między innymi drewno kawałkowe, trociny, wióry, brykiet drzewny, pelety. One charakteryzują się, powiedzmy tak jak widać na rysunkach, różnym kształtem, ale też różnymi parametrami, prawda? Jeśli chodzi o wartość opałową, czyli powiedzmy w przypadku typowego drewna ta wartość opałowa jest od 11 do 22 megajouli na kilogram. W przypadku brykietu drzewnego to jest 19 do 21 gigajouli na tonę, czyli megajouli na kilogram, i pelety to jest około 17,5-16,5 megajouli na kilogram. Drugim rodzajem biomasy to są rośliny pochodzące z upraw energetycznych. I to mogą być rośliny typu wierzba, ślazowiec, słonecznik, róża wielokwiatowa, rdest, trawy wieloletnie. To są bogate związki celulozowe i rośliny energetyczne, mogą być wykorzystywane właśnie do produkcji energii cieplnej. Słoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, pozostałości przerobu owoców, to są kolejny rodzaj biomasy. Jeśli chodzi o słomę, często wykorzystywaną jako źródło biomasy, wartość opałowa to jest około 14 megajouli na kilogram.
przy wilgotności 4%, przy wilgotności 3% ta wartość opowa jest około 15%. Wykorzystanie nadwyżek słomy do celów energetycznych pozwala uniknąć ich spalania na polach. I kolejnym źródłem, kolejnym paliwem, które jest produkowane jako źródło biomasowe jest biogaz, także, który powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. I to możemy wykorzystać odpady organiczne na składowiskach odpadów, odpady zwierzęce w gospodarstwach rolnych i osady ściekowe w oczyszczalni ścieków. I biogaz zawiera w głównej mierze metan od 40 do 70% i dwutlenek węgla od 40 do 50%, ale zawiera także inne gazy jak siarkowodór, tlenek węgla, amoniak. Minimalna zawartość metanu biogazu do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej to jest, musi być powyżej 40% metanu. Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, z biogazu można, z metra sześciennego można wyprodukować mniej więcej 2 kWh energii elektrycznej przy założeniu sprawności 33%. Do produkcji energii cieplnej z 1 metra sześciennego można wyprodukować 5,4 kWh ciepła. W systemach skojarzonych, czyli tzw. kogeneracyjnych, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, to jest 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh ciepła. Może być biogaz wykorzystywany również do napędu pojazdów, do produkcji metanolu i przesyłany do sieci gazowej. Jakie są zalety? To przede wszystkim produkowanie zielonej energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu, obniżanie kosztów składowania odpadów, zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek i uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego. No i taki proces może być zrealizowany w biogazowniach rolniczych. Z metra sześciennego płynnych odchodów zwierzęcych można uzyskać średnio 20 metrów sześciennych biogazu, a z metra sześciennego obornika około 30 metrów sześciennych biogazu przy wartości energetycznej około 23 megajouli na metr sześcienny. Potencjał biogazu z odchodów zwierzęcych w Polsce wynosi około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Dla porównania zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce mniej więcej jest na poziomie około kilkunastu, 18-20 miliardów metrów sześciennych. Także to jest też jakiś element, który mógłby w części przynajmniej pokryć zapotrzebowanie na gaz, a produkujemy energię odnawialną. No i kolejnym zastosowaniem roślin biomasy jest wytwarzanie biopaliw płynnych, czyli różnego rodzaju biopaliwa typu bioetanole, biodiesle, bioleje, które mogą być wykorzystywane jako substytut lub dodatek do benzyny, mogą być również jako paliwo do ogniw paliwowych. Także tu jest też duży potencjał tych paliw. No i te takie ciekawostki, urządzenia, samochody, silniki, które wykorzystują biomasę, produkty z biomasy. Tu przykład ze Szwecji, samochód taki sportowy o mocy ponad 1000 koni mechanicznych. Silnik przystosowany do spalania etanolu. Tutaj samochód napędzany biogazem, 800 koni mechanicznych, to wynika z tego, że biogaz ma o wiele wyższą liczbę oktanową niż tradycyjne paliwo, to jest mniej więcej 120, a 140 liczba oktanowa. I silnik gazowy, który wykorzystuje gaz wysypiskowy, gaz kopalniany, biogaz, gaz oczyszczalni ścieków lub gaz z odpadów przemysłowych do o mocy 4 MW firmy General Electric. Jakie są zalety stosowania biomasy? Zerowy bilans emisji CO2, niska lub zerowa zawartość siarki przekładająca się na niską emisję tlenków siarki, niska zawartość popiołu,
stałe dostawy, możliwość składowania, wykorzystywania surowców odpadowych, transfer kapitału do lokalnego rynku, pozytywny efekt na rynek pracy, decentralizacja produkcji energii i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. I natomiast jak plusy, to również są też minusy, jak wszystko. Spalanie biomasy powoduje emisję NOx-ów, a w wielu przypadkach także tlenku węgla, benzoapirenu, wielkopierścieniowych substancji aromatycznych i pyłów. Spalanie biomasy zanieczyszczonej pestycydami, związkami chloru czy innymi chemikaliami niesie ze sobą ryzyko emisji dioksyn i furanów o działaniu rakotwórczym. Popiół niektórych biopaliw topi się w temperaturze spalania i nie może być, przyczyną zaślepiania rusztów. I wyższa zawartość wilgoci w biomasie wpływa negatywnie na efektywność procesu spalania. Także zachowując zdrowy rozsądek i właściwe technologie, no, więcej jest zalet niż tych wad. O nowej ustawie to może nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ te przepisy się tworzą, natomiast no jest duża chęć przez ministerstwo do kontraktowania nowych mocy w różnych źródłach na aukcjach w 2018 roku, związanych właśnie z możliwością odsprzedaży energii z różnych źródeł odnawialnych. Proszę Państwa, to może tutaj to przejdę, bo to jest mniej. Natomiast chciałbym, o białych certyfikatach będzie mówił kolega, natomiast teraz może skąd brać pieniążki na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, czyli termomodernizacją, wymianą źródeł, modernizacją systemów grzewczych. W przypadku mamy w tym momencie różnego rodzaju źródła, prawda? Regionalny program operacyjny, program POJEŚ, białe certyfikaty i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przypadku jednostek, przepraszam, małych i średnich przedsiębiorstw w większości możemy wykorzystywać wszystkie te źródła, oprócz POJEŚ, które były skierowane dla dużych przedsiębiorstw. Tutaj jeszcze brakuje jednej kolumny, mianowicie prywatni użytkownicy. Prywatni użytkownicy, podobnie jak małe i średnie przedsiębiorstwa, RPO, białe certyfikaty i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To są te źródła, z których małe i średnie przedsiębiorstwa i prywatni właściciele mogą korzystać. Jeśli chodzi o wojewódzki fundusz ochrony środowiska w Krakowie, jesteśmy w Małopolsce, dlatego tutaj pozwoliłem sobie na krótkie podsumowanie tego, co oferuje ten fundusz w Małopolsce. Mianowicie, jeśli chodzi o osoby fizyczne, to jest przede wszystkim pożyczki z umorzeniem oraz dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych wziętych w innych bankach. W przypadku podmiotów, gospodarczych to są pożyczki, prawda? W przypadku jednostek samorządu to są dotacje i dotacje z pożyczką. Zasady finansowania można sobie zobaczyć bezpośrednio na stronie internetowej. Ja może powiem pokrótce, jeśli chodzi o pożyczki, bo to jest jeden z możliwości finansowania działań związanych dla osób fizycznych, dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców. To są pożyczki z umorzeniem, spłata pożyczki do 12 lat, maksymalnie wysokość pożyczki do 1 000 000 zł. I teraz w przypadku po spłacie 50% kapitału beneficjent może umorzyć część pożyczki i w przypadku jednostek samorządu terytorialnego to jest albo 40%, albo 30%. Natomiast w przypadku osób fizycznych to jest 20%, generalnie w przypadku przedsięwzięć na przykład związanych z fotowoltaiką albo związanych z modernizacją systemów grzewczych i 20% w przypadku innych tutaj przedsięwzięć, czyli 15-20% jest możliwość umorzenia pożyczki. Procedura jest bardzo prosta. Wypełnia się kartę informacyjną zadania. Po jej akceptacji jest 6 miesięcy na to, żeby złożyć wniosek na zadanie inwestycyjne.
Po złożeniu wniosku pozytywnym jego weryfikacji jest przyznanie dofinansowania i jest możliwość podpisania umowy kredytowej na realizację zadania. Po spłacie 50% kapitału beneficjent składa wniosek o umorzenie części kapitału. Jednym z programów Wojewódzkiego Funduszu jest likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk. Jest to pożyczka. Zakres finansowania dotyczy demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowej kotłowni w przypadku pożyczki, bo tutaj mówimy o pożyczce. I do 100% kosztów kwalifikowanych taka pożyczka może być przyznana. Program JAWOR to jest program na poprawę wykorzystania efektywności energetycznej i termomodernizację budynków jednorodzinnych. To jest stricte do osób fizycznych i to jest na docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów, stropów, docieplenie podłóg na gruncie, wymiana stolarki okiennej. Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród nie może być większa niż 600 m2. W większości przypadków domy jednorodzinne się w tym mieszczą. I to jest 90% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie preferencyjne jest 2%, co jest dość ciekawą wartością. Maksymalna kwota pożyczki to jest 100 tysięcy złotych i 20% jest możliwość umorzenia. Maksymalne wysokości dofinansowania na poszczególne tutaj przedsięwzięcia to jest, jeśli chodzi o docieplenie, to jest 150 zł brutto na metr kwadratowy ścian, w przypadku okien to jest 400 zł brutto. Aktualnie 88 milionów złotych przeznaczyło województwo małopolskie w swoim regionie w programie RPO na rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach. To jest działanie 4.2, tak zwane ekoprzedsiębiorstwa. Nabór w konkursie ruszy 31 maja do tego działania. Mogą brać przedsiębiorcy, którzy zakładają rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego lub chcą zainstalować urządzenia do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Ważne jest to, żeby to przedsięwzięcie wygenerowało efektywność energetyczną na poziomie co najmniej 25%. Najlepiej jak będzie ponad 60%, to wtedy będą dodatkowe punkty za takie przedsięwzięcie. Pierwszym krokiem jest właśnie wykonanie, to co wspomniałem wcześniej, wykonanie audytu efektywności energetycznej, który pokaże warunki finansowe proponowanego przedsięwzięcia. I to mogą być działania na przebudowę linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie, ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE. I również dofinansowanie na realizację budynków pasywnych, czyli budowa budynków nowych, jak i przebudowa, modernizacja budynków istniejących. No i proszę Państwa, na zakończenie parę słów, dosłownie jeszcze 3 minutki, bo widzę, że jestem po czasie, o zielonych strefach. Co określamy mianem zielonej strefy? To jest obszar gminy lub wydzielona jej część, która cechuje się występowaniem zasobów energii odnawialnej, możliwej do pozyskania w celu zastąpienia produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł kopalnych. Aby daną gminę lub wydzielony jej obszar określić mianem tej zielonej strefy, muszą być spełnione następujące warunki. 25% zużywanej energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Powinna nastąpić eliminacja palenisk węglowych nieodpowiadających piątej klasie do poziomu zatwierdzonego przez plan gospodarki emisyjnej albo przez inne przepisy, na przykład uchwałę antysmogową. Wszystkie budynki użyteczności publicznej w zakresie termomodernizacji powinny spełniać wymogi warunków technicznych 2021. Czyli zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów grzewczych nie powinno być wyższe niż 70 kWh na metr kwadrat na rok. I musi funkcjonować wdrożony system współpracy samorządu z przedsiębiorcami w obrębie gminy w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na terenie danej strefy. I celami utworzenia takich stref jest przede wszystkim zwiększenie udziału energii pochodzących z
OZE, poprawę jakości powietrza i wzrost efektywności energetycznej, co spowoduje redukcję zużycia energii finalnej. I realizacja takich stref to przede wszystkim likwidacja starych nieefektywnych źródeł węglowych, instalacje źródeł odnawialnych, urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, czyli pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, kolektory słoneczne, rozbudowa elektrownie wiatrowe do celów mikro. Rozbudowa sieci ciepłowniczych i gazowych, wykorzystanie zasobów geotermalnych, wiatrowych i biomasy, termomodernizacja, zwiększenie potencjału marketingowego gminy, a także aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, które będą realizowały tego typu przedsięwzięcia. Oczywiście całe wdrożenie takiej idei zielonej strefy musi przebiegać w oparciu o kilka ważnych etapów. Przede wszystkim to jest ocena bazy zasobowej OZE, czyli gmina musi wykonać analizę zasobów stanu źródeł odnawialnych. Zidentyfikować te źródła, które są najbardziej atrakcyjne i najbardziej dostępne. Proponowane instalacje pozyskiwania energii elektrycznej i analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby właśnie gminy. Proszę Państwa, 90% kraju, dlaczego te strefy warto tworzyć? 90% kraju to są powierzchnie, obszary wiejskie, żyje na nich prawie 40% ludności. Obszary te w naturalny sposób są predysponowane do tworzenia zielonych stref energetycznych. Posiadają duże zasoby i mogą w dużej mierze być samowystarczalne energetycznie. Tak to się dzieje powiedzmy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, gdzie dana gmina czy sąsiednie gminy tworzą pewnego rodzaju organizmy, klastry, które są samowystarczalne energetyczne, a nadwyżki energii sprzedają na zewnątrz, na tym zarabiając. Należy dążyć do tego, aby uwolnić ten potencjał i realizować założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Energetyka zawodowa powinna głównie zapatrywać przemysł i duże miasta, a zielone strefy powinny zaopatrywać obszary wiejskie. Na obszarze wiejskim powinna się właśnie rozwijać energetyka prosumencka oraz wielkoskalowe instalacje OZE. Także przyszłość bez wątpienia leży w systemach energetyki rozproszonej. Już sama idea źródeł odnawialnych jest taka, że to są systemy, które najefektywniej sprawdzają się wtedy, kiedy wytwarzana jest energia i na miejscu jest konsumowana. Na zakończenie taki cytat Nikola Tesla, znakomity naukowiec i wynalazca, który powiedział to jeszcze w XIX wieku. Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw. Bardzo dziękuję za uwagę.